więc ja z żużlem byłem związany od samych młodych lat. Jeszcze w szkole podstawowej, nie? Jak zaczęło się to w Lesznie, ten stadion jeszcze jak budowali, pamiętam, chodziłem na mecze na Sokoła. Później tutaj na stadion w Lesznie, już na Alfreda Smoczyka. No i tak od tego czasu do tego i później miałem chęć, żeby zostać żużlowcem, nie? Ale w tych czasach było bardzo ciężko w ogóle się dostać do Unii. Dostałem się przez pana Kowalskiego, Jurka i Stasia ojca. Bo on się znał dobrze z Józefem Leńczakiem i wzięli mnie i pojechaliśmy na stadion i on tam, ten czas był trening i Oleńczak mówi, to mam się wstawić, to był wtorek, w środę mam przyjść na trening. No to poszłem na ten trening, ubrali nas, ten czas nie było takich skór jak teraz, czy keflarów, tylko kufaja. No i w tej kufajce wsadził mnie na motocykl, no i raz, drugi, trzeci start, tak to trochę sobie pojechałem. I mówi, dobra, mówi, będziesz, mówi, jest na ciebie, mówi ten, że będziesz żużlowcem. No i tak raz, drugi, trzeci, później parę z tamtych i to było chyba w marcu, w kwietniu, a w czerwcu zdawałem już licencję, nie? Bo tak dosyć wychodziły mi te starty. No i w pierwszym meczu pojechałem do Łodzi. W Łodzi zrobiłem 2 punkty. Następny mecz moim był Zielona Góra z Walińskim w parze. To zastąpiłem Andrzeja. No, jak on? Andrzej. No, mało ważne. Andrzeja. Tam zrobiłem 3 punkty. I pojechaliśmy w następnym meczu do Torunia. W Toruniu w parze z Kusiakiem jeździłem. Heniu Żyto był w ten czas naszym kierownikiem, bo miał akurat złamany obojczyk, nie? I był kierownikiem. No i tam to był bieg ostatni. Startował Marian Rosse, ja startowałem, Jasiu Kusiak i nie pamiętam już tamtego czwartego, nie? I Kusiak mówi do mnie, Heniu Żyto mówi do mnie tak, jak wyjdziesz, bo ty masz dobry start, jak wyjdziesz, to nie patrz za Jasiem, Jasiu za tobą pojedzie, a ty ciąg do przodu. I tak wyszło, że wyszło dobrze, a przecież w ten czas Marian Rosse to już był dobrym zawodnikiem, startował w międzynarodowych zawodach, nie? No i wyszłem ze startu i prowadziłem ten bieg. I na ostatnim wyjściu z łuku Rosse chciał wyjść pode mnie na małą. I zahaczył w tylne koło mi, zahaczył hakiem i żeśmy się wywrócili obydwu. Także od tego to żeśmy przelecieli nawet przez metę na tym. No i miałem i w ten czas na zawodach doleciał, pamiętam, do mnie Oleńczak i Woźniak Heniu, wiceprezes. I mówi, co jest? Ja mówię, nic, bo już nic nie wiedziałem, nie? I następnie się obudziłem w szpitalu, mówię, gdzie ja tu jestem, nie wiedziałem, o co chodzi. Miałem obojczyk złamany w ten czas, rękę tutaj złamałem i wstrząs mózgu. No i wzięli mnie do szpitala, nie? I tam w szpitalu leżałem chyba tydzień, później mnie przewieźli do Leszna, do szpitala i tu w Lesznie byłem jakiś czas. No i potem po tych wszystkich tych korepetycjach leczenie nastąpiło, nie? Ale że byłem jako do wojska powołany, musiałem iść od, bo kiedyś nie było tak jak teraz, że tam odstawią, nie? No i trafiłem do wojska do Głogowa. W tym Głogowie byłem do przysięgi, po przysiędze zostałem powołany jako kierowca dowódcy jednostki. Ale w międzyczasie przyjechali do Leszna Oleńczak z Woźniakiem, do Głogowa, do dowódcy jednostki, nie? I mówią, żeby przeniósł mnie do Leszna, że w Lesznie będę dalej trenował i to, nie? No i dowódca jednostki mówi tak, ja go mogę puścić, bo jestem, mówi, sportowcem. Ale mówi, tu się kłaniają majory, mówi, a w Lesznie on się będzie kłaniał kapralom. No i tak też powstało, nie? Mówię, dobra, to po wojsku wrócę i koniec. No i po wojsku wróciłem z wojska, przyszedłem do Leszna
i poszłem do, jako kierowca do PKS-u. I w PKS-ie w tym czasie koło naprawiałem. I jak miałem, pompowałem to koło, wystrzelił mi pierścień. I znowu ręka złamana. No i to się tak leczyło, bo później miałem to, nie bardzo się to zrastało i to wszystko. Do jesieni, na wiosnę miałem znowu się zgłosić w tej Unii. No ale żona mówi tak, albo żużel, albo ja, mówię, jak chcesz. I nie zezwolili mi już później. No to jak nie, to nie, no to zostałem, mówię, jakiś czas nie tego. I później się, bo tam stale związany byłem z Unią. To poszłem i tego i zrobili ze mnie magazyniera. No i tym magazynierem byłem do 2010 roku. W 2010 przeszłem na tą emeryturę. Z tym, że w tym czasie jak byłem magazynierem, to pode mnie podlegało zaopatrzenie też. I paliwo, i części wszystkie. To jeździłem co chwilę do Warszawy, raz, dwa razy, trzy razy w miesiącu, nieraz się jechało po części, nie? No i tak zawsze tego spędziłem te przeszło 52 lata w klubie. No i w międzyczasie za te różne tam sprawy moje zostałem odznaczony krzyżem kawalerskim, srebrnym krzyżem osłupi i zasłużony dla województwa wielkopolskiego. No i tak to coś się skończyło. Na koniec, później po skończeniu tego sezonu zadzwonił Józef Drakowski, prezes, i mówi, słuchaj, mówi, przygotuj się, bo będziesz miał pożegnanie, nie? I to pożegnanie nastąpiło w restauracji prywatnej, tam przy torach kolejowych. No i zebrało się tam 34 moich przyjacieli, koleżanki, koledzy z pracy, nie? No i tam zostałem też godnie przedstawiony. Za zasługi otrzymałem od Drakowskiego. Mam tutaj, może pokażę zaraz. Co dalej mówić teraz? Tak, ja o pożegnaniu, jak było teraz. Jak już pan zakończy, to jeszcze takie parę pytań tam. To jeszcze to można też bez tego, nie? To zrobimy później zdjęcia, nie? Tego wszystkiego. Można mówić, tak? No i później na tym pożegnaniu byli tam cała ta z klubu wszyscy, nie? I przybył na to też prezydent miasta Leszna, Tomasz Malepszy. Ja mówię, o, że mówię, prezydent, no tutaj nawet mnie za tego. A on mówi, no jakbym cię mógł, jak tyle lat, żeśmy razem pracowali, mówi. I wspólnie mówi tego, no i otrzymałem też od prezydenta podarunki, nie? No i tak się to wszystko skończyło. Obecnie na żużel chodzę rzadko, bo mnie denerwuje ten żużel już teraz bardzo. Ale w każdym mecz, jak to jak jest, to siedzę przy radiu albo przy telewizji i sobie wypełnię program na żywo. Także do końca ja zawsze tego z tym klubem związany. I, no i tyle. Za moich czasów przeżyłem 8 prezesów. Nie? Także no 8 prezesów przeżyłem i no w klubie w ogóle pracowało mi się dobrze, ale jak to mówią, jak się pracownikiem jest dobrym, to i zaufanie mają do człowieka, nie? Bardzo dobrze mi się pracowało z Jasiem Nowickim. Bardzo taki, był bardzo wyrozumiałym i wiedział, że jak coś powie, to ja zrobię i to nie musiał tam drugi raz mi mówić, bo ja to wszystko wykonałem podczas tego, nie? Nie było problemu żadnego. No i z prezesów też, no uważam, że prezes każdy jeden był dobry, bo wszyscy się starali,
żeby klub dalej istniał. Nie było tak, że tam ktoś przyszedł i to, jak to się mówi, olał. Bo naprawdę tak, prezesi byli wspaniali, wszyscy po kolei jak byli. To mecze były takie emocjonalne, to były z Włókniarzem Częstochowa. Co żeśmy mieli dwa baraże, nie? I w Włókniarzu, i później w Opolu był drugi mecz. W Opolu, no tak liczyliśmy, że wygramy, ale było ciężko. Ten czas już jako zawodnik młody, w pierwszy mecz jechał Beniu Żyto. No i zrobił 7 punktów tam, bardzo dobrze pojechał. No i tam żeśmy wygrali 40, chyba 8, 42 w ten czas. W tym Opolu. No i to był taki mecz tego. Później w Lecz, pamiętam taki też w Lesznie był, co Kaznowski nogę złamał. To wyleciał poza bandę, na ławki aż i się okazało, że złamał nogę, ale tak nieszczęśliwie, że mu tą nogę odjęli, nie? To był drugi taki, no a później takie wszystkie mecze były bardzo ciężkie, nie? Przez parę lat byliśmy w drugiej lidze. To jak przyszedł Rufin Sokołowski, to też bardzo dobrze w ten czas tego jeździli i weszli do pierwszej ligi z powrotem. Pamiętam też taki memoriał, jak był, jak pożyczyliśmy dwa motocykle z Gniezna, bo sprzętowo żeśmy bardzo słabi byli. I w ten czas Gniezno dostało dwa nowe motocykle i te motocykle nam pożyczyli. Na jednym jeździł Waliński, ten co zdobył memoriał, a na drugim jeździł Kusiak. I w jednym biegu Kusiak na starcie coś tam trochę pofalował i sędzia go wykluczył. To Kusiak zdjął kask i do sędziego, do góry. Mówi, co tego tam? I trochę narozrabiał. No ale tak ogólnie to no, wszystkie mecze były ciężkie. Ja to bardzo zawsze przeżywałem, nie? Bo w parkingu byłem zawsze i te mecze przeżywałem bardzo. No a obecnie to jestem teraz na emeryturze i te mecze wszystkie, jak tego to przeżywam dalej. A to był Okoniewski. Z Okoniewskim to było tak, że on tam zawsze jakieś głupoty miał. To, żeśmy wzięli, powiesili rower tego drugiego zawodnika na słupku, gdzie miały wisieć flagi. To później znowu tam prezesowi Handzyniakowi wynieśliśmy samochód. Był śnieg, to żeśmy wzięli w sześciu ten samochód, żeby nie było śladów, że ten samochód jechał, nie? I Zdziwił Dobrucki mówi do Handzyniaka, ty mówi, gdzie ty masz samochód, bo coś mówili tutaj w radiu, że jakiś wypadek, coś tego. On zeszedł, patrzy, nie ma samochodu i mówi, jakie jaja, mówi, gdzie mój samochód jest, nie? No to chyba tam leci, no i koło PZMOT-u poszedł, to się okazało, że to nie jest jego, tylko kogo innego. I szukał, a się okazuje, że to jest samochód wyniesiony, tośmy wynieśli go do parkingu. Także nie było śladów jazdy, tylko był niesiony, nie? No ogólnie było wesoło. W każdym razie było bardzo wesoło kiedyś. No, stary stadion wiadomo, że nie było trybuny, nie było nic, tylko stała przyczepa na Sokoła, nie? I z przyczepy tam sędzia w tego. Później już zaczęli budować tutaj w tym 50 roku już. Tu powstał stadion, parking był po drugiej stronie, gdzie teraz jest, nie? Na Łuku. No i potem przenieśli parking tu, gdzie teraz jest. A obecnie, no, no nie wiem, co dalej powiedzieć. To już każdy widzi, nie? No, aha, odnośnie jeszcze widzów. No widzów zawsze w Lesznie było dużo. Bo to jednak Leszno to jest miasto, które przyciąga ludzi do sportu, nie? Pomimo, że nawet gdy żeśmy mecze przegrywali, to ludzie przychodzili. I tak zawsze było, że Unia jako tako dobrze jeździła, nie? Bo miała zawsze paru dobrych zawodników. Na przykład za czasów Oleńczaka to Oleńczak Suchecki, taki był skład. Kuśnierek Lapiak. I trzecia para była, co to było? Czyli już później Waliński i Kusiak. No ale to mówię, jak dobrze jeździli, to mieli ludzi, nie? Ale pomimo to zawsze ludzie przychodzili. Także Unia była zawsze oczkiem w głowie.
pierwszych zawodników zagranicznych to byli Corey Hancock. Rallis i kto to jeszcze tam był. No to się zmieniali później. Musiałbym popatrzeć na zdjęcia, bo na zdjęciach tam i mam wszystkich. Także, no, dobrze jeździli. No i następnie przyszedł, później już w 93 czy drugim, Adams, nie? No Adams to był wspaniały zawodnik, bardzo, i był taki, jak to się mówi, grzeczny i do ludzi, jak to się mówi, nie? Że on jak tego to jeździł. I tak w pierwszym meczu, jak pojechał u nas, pojechał w Gdańsku. Zrobił 0 punktów. Ja mówię sobie tak, no jak tak będzie jeździł, to nie ma szans żadnych, nie? No ale Adam z meczu na mecie zaczął rozjeżdżać i później nie było 13, 14, 15 punktów. To było dla niego, nie? I jak to on zawsze przyjeżdżał w sobotę na trening albo w niedzielę. Kiedyś jeszcze to było tak, że odbieraliśmy zawodnika w Berlinie albo we Wrocławiu na lotnisku. Nie? To zawsze ktoś po nich pojechał. I był taki mecz, że za czasów Hancocka Niel wylądował w Berlinie, tylko w Wrocławiu. I ten musiał jechać z Berlina do Wrocławia i 15 minut się spóźnił, ale w tym czasie tak jakoś sędzia mówił, że do 15 minut. I w tych 15 minutach jest z tego. No i dostał do meczu dopuszczony. Jeszcze co żeśmy mieli? Był taki czas, żeśmy mieli tutaj Norka i Norek i Zawadzki. Bo Nowbrudzki miał kontuzję i było mało zawodników. Nowbrudzki kontuzja i Zbigniew Jonder chyba też coś miał. No i ściągliśmy Norka i tego Zawadzkiego. Norek zrobił 9 punktów w pierwszym, bo jeden miał false start, wjechał w taśmę i został wycofany, bo w ten czas było po 4 biegi. To wycofali ten jeden bieg Norka, także wygrał wszystkie biegi swoje. A Zawadzki zrobił 7 punktów. Także dość dobrze jeździli, nie? Odnośnie Smoczyka śmierci. Smoczyk jechał z Wędzonką ze strony Gostynia od Konkolewa. No i w pewnym momencie, tak jak to ludzie opowiadali, to było tak, że jeden drugiego chciał wyprzedzić. I na drugim motocyklu siedział Wędzonka i Smoczyka uderzył lekko w ramię. No i Smoczyk się zachwiał i uderzył w to drzewo. Jak uderzył w to drzewo, to okazało się, że głowę ma bardzo rozbitą, nie? Do szpitala. No i później po jakiejś godzinie chyba okazało się, że Smoczyk zmarł. Nastąpił pogrzeb. No, na pogrzebie było bardzo dużo ludzi. Prawie całe Leszno wyszło. Smoczyka wzięli, trumna była, tą trumnę nieśli. Smoczyka do samochodu, później jechali dookoła rynku i przez ulicę Wolności do Dzierżyńskiego na cmentarz, nie? To po kolei samochodów było kupę, policja i wszystko na sygnale, samochody trąbiły i nastąpił pogrzeb. No na pogrzebie też było bardzo dużo ludzi. No i do dzisiaj, dopóki byłem jeszcze w klubie, nie? To organizowaliśmy zawsze co roku dzień taki zmarłych. No i składaliśmy wieńce. I ja później, najpierw były te wieńce, później ja wziąłem i zmieniłem to na zamiast tego to składaliśmy znicze, nie? No i jak przeszłem na emeryturę, to zleciłem to wszystko tej babce, zapomniałem jak jej było imię. I ona teraz po mnie to wszystko dalej ciągnie. A ja przez kilka, nie wiem, to chyba z 30 lat chodziłem na ten cmentarz i zawsze byłem organizatorem tego i miałem do pomocy harcerzy.
harcerzy ustawiałem przy grobie i składaliśmy najpierw te kwiaty, a później znicze, nie? Albo harcerzy, albo dziewczynki ze szkoły były, nie? Stawały przy grobie, żeby było wiadomo gdzie, nie? No i ostatnim tym, jak byłem, to Józef mówi, Jasiu, ty jesteś najstarszy, mówi, to bierz i ty składasz, dzisiaj składasz winiec, nie? No i także to smaczyka żeśmy do końca. I teraz też go jeszcze tam, jak to się mówi, co roku na ten, teraz na Wszystkich Świętych składają, nie? A przed tym żeśmy składali jak w dniu memoriału. No i to tak, tyle. A pamięta pan wypadek Kowalskiego? Aha, odnośnie Kowalskiego. To było w 78? 78. Pamiętam jak dzisiaj to w parkingu byłem, bo pracowałem w tym czasie tam, nie? I spychała Marian mówi tak do Piwosza. Stasiu, Jurek i Piwosz mówi teraz pojadą i który będzie lepszy to pojedzie w meczu. No i wyjechali na ten tor. Tylko to było akurat tak, że po deszczu było i tam na, od strony Rydzyny na tym drugim łuku była woda. I ten wjechał Jurek w tą wodę, nie? Ku pociągło i wjechał w tą wodę. Jak wjechał w tą wodę, to za nim pojechał Piwosz i się zderzyli. Jak się zderzyli, to Piwosz poleciał pod bandę, Jurek z jednej Piwosz z jednej strony, dalej kawałek poleciał Jurek i Jurek trafił akurat głową w ten słupek, który jest, siatka była naciągana. No to wszyscy zaraziliśmy bieg. Ja byłem pierwszy przy Jurku. Jak podleciałem do Jurka i guziłem, położyłem głowę mu na nogach, nie? A patrzę, on się robi cały siny, brak tlenu mu było, nie? Także doleciał później spycha i mówi, zostaw go, mówi. Bo mówi, brak mu tlenu. Pogotowie podjechało, nie? Zabrali najpierw Jurka, później zabrali dopiero tego. No i Jurek był chyba z 2 tygodnie w szpitalu, ale już bezprzytomny był. Nie miał przytomności i zabrali później, Piwosz też pojechał do szpitala, no i się okazało, że Jurek zmarł. Nie odzyskując przytomności już, nie? I tak się skończyło.